pewno jest ciekawe widowisko. Myślę, że sporo akcji stworzyliśmy do zdobycia bramek. Dwie bramki udało nam się strzelić po dobrych akcjach i stałym fragmencie gry. Także na pewno to trzeba zejść do pozytywów i te akcje, które do tego sobie stworzyliśmy, naprawdę na dobrym poziomie, w dobrym tempie rozegrane. No, dwie stracone bramki też, które nie powinny nam się przydarzyć, bo to dwa indywidualne błędy i z jaką musimy się wystrzegać, żeby tych bramek nie tracić i wtedy te wyniki będą bardziej okazałe i będą przynosiły zwycięstwa. Znaczy może tak wizualnie faktycznie ta druga połowa troszkę lepiej wyglądała, aczkolwiek w tej pierwszej połowie do te stracone bramki na 1-0 to też tych kilka sytuacji pośrednich było. To ostatnie podanie troszkę nas szwankowało, ale też dużo determinacji, dużo chęci właśnie do gry ofensywnej i w pierwszej, i w drugiej połowie, także na pewno na plus. Jeżeli chodzi o Kowala, to myślę, że nic poważnego, bo to stłuczenie, no bolesne, bo akurat zostałem trafiony w rzepkę, także takie bolesne stłuczenie. A jeżeli chodzi o Adamczyka, no to musimy to zdiagnozować, bo gdzieś pociągnęła go łydka tutaj, no zawsze to jest niepokojące, jeżeli mięsień taki gdzieś tam jest naciągnięty, to musimy to zdiagnozować, ale miejmy nadzieję, że to tylko jakiś mikrouraz, że nic poważnego się nie stało.